Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji klawiatury mechanicznej. Jest to klawiatura mechaniczna marki Genesis Tor 303. Jak może wiecie, Tor 303 jest dostępny w dwóch wersjach. W wersji właśnie tej pełnej, którą dzisiaj będziemy sobie testować, oraz w wersji TKL, czyli tej nieco mniejszej. I tą wersję już mieliście okazję zobaczyć na moim kanale, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany Torem 303 w wersji TKL, to link do takiej recenzji znajdziecie też bezpośrednio pod tym filmem. Ponieważ marka Genesis oprócz klawiatury przysłała do recenzji ich najnowszą podkładkę pod mysz, również też klawiaturę, jest to podkładka Genesis Boron 500 XXL i właśnie na tej podkładce będziemy dzisiejszą recenzję sobie przygotowywali. Ok, oba pudełka mamy już wypakowane i teraz jak widzicie mamy tutaj tą naszą podkładkę Boron 500 XXL. Bardzo duża podkładka o wymiarach aż 800x400 mm, dzięki czemu nawet tak duża klawiatura, jak widzicie, bez problemu się mieści na tej podkładce, pozostawiając nam jeszcze bardzo dużą przestrzeń roboczą do manewrowania myszą. Tak więc jeżeli kompletujecie zestaw gamingowy z pełnowymiarową klawiaturą mechaniczną i chcecie jeszcze mieć dużo powierzchni do manewrowania myszką, no to tutaj Boron 500 na pewno świetnie się sprawdzi. W zestawie z podkładką mamy też przewód USB do zasilania tej podkładki, ponieważ ona jest podświetlana, mamy tutaj podświetlenie RGB, zaraz sobie to zobaczycie. Jest też prosta instrukcja obsługi, sterowanie za pomocą jednego tutaj przycisku i do wyboru jest też kilka efektów świetnych, to pokażę Wam już na końcu tej recenzji. Teraz przejdziemy do naszej klawiatury, którą dzisiaj będziemy się zajmowali. I teraz jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to w pudełku znajdziemy klawiaturę, instrukcję obsługi, tutaj mamy taką naklejkę. No i co ciekawe, mamy tutaj przyrządy do wyjęcia nakładek na klawisze i do wyjęcia samych przełączników. W zestawie są też dwa wymienne przełączniki, czyli jak się pewno już domyślacie, klawiatura ma możliwość samodzielnej, prostej wymiany przełączników i to jest chyba jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Przełączniki w kolorze brązowym, więc może od razu Wam powiem, że klawiatura wyposażona w przełączniki marki Outemu w kolorze brązowym, 50 milionów kliknięć, jeżeli chodzi o żywotność, no i właśnie ta łatwa możliwość wymiany takich przełączników. Oczywiście dzięki tej łatwej wymianie przełączników możemy też do tej klawiatury dokupić sobie przełączniki na przykład Outemu Red czy też Blue. Natomiast jeżeli chodzi o te przełączniki brązowe, to jest to rozwiązanie, które świetnie sprawdza się zarówno w grach, jak też podczas pisania, korzystania z klawiatury, ponieważ są dość ciche, natomiast charakteryzują się też całkiem niezłymi parametrami. Tutaj siła nacisku to jest 55 gram i punkt aktywacji na poziomie 1,8 mm, więc mamy szybką też reakcję tych przełączników przy zachowaniu dość cichej pracy. Za chwilę też posłuchacie sobie, jak ta klawiatura pracuje. Oczywiście klawiatura jest klawiaturą przewodową, czyli jak widzicie wyposażoną w przewód. Przewód USB o długości 1,8 metra. W oplocie, tutaj w białym kolorze, nie plątający się, dobrze to wszystko się zapowiada. Natomiast to, co istotne, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to przede wszystkim to, że mamy tutaj aluminiową płytę, więc konstrukcja jest niezwykle solidna. Waga tej klawiatury też nie jest mała, ponieważ ona waży aż 1255 gram, dzięki czemu bardzo stabilnie ta klawiatura zachowuje się na każdej powierzchni. Nie tylko na tego typu podkładce, ale też na blacie biurka, też jakiejś innej powierzchni. Głównie też dzięki nie tylko wadze, ale też zauważcie, mamy tutaj cztery duże gumowe podkładki, dzięki którym ta klawiatura właśnie tak stabilnie zachowuje się na każdym podłożu. Dodatkowo są też oczywiście podwyższenia jednostopniowe, natomiast również tutaj te elementy podwyższenia są podgumowane, co również wpływa na stabilność tej klawiatury, jeżeli ustawimy ją na tym podwyższeniu.
Kolejny ważny element, na który warto zwrócić uwagę, to oczywiście może wydawać się mało istotne, natomiast w rzeczywistości jest bardzo przydatne, czyli te kanały do przeprowadzenia przewodu od klawiatury. Czyli możemy go wypuścić tutaj bezpośrednio do tyłu, jeżeli macie gdzieś komputer za biurkiem, natomiast możemy też ten przewód przeprowadzić tymi kanałami i wypuścić go tutaj na prawą lub też lewą stronę klawiatury. Tak więc możemy sobie tutaj dowolnie tą klawiaturę konfigurować, jeżeli chodzi o wyprowadzenie przewodu i jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Teraz jeżeli chodzi o pracę tej klawiatury, no to posłuchajcie, jak pracują te przełączniki Braun. Jak widzicie, przełączniki pracują niezbyt głośno jak na klawiaturę mechaniczną, dzięki czemu rozgrywka wieczorem w pomieszczeniu, gdzie znajdują się jakieś inne osoby, nie będzie jakimś problemem, ponieważ nie będziemy aż tak bardzo przeszkadzać. Ponieważ jest to klawiatura pełnowymiarowa, to oczywiście mamy tutaj blok przycisków numerycznych, mamy tutaj pełne strzałki, mamy wszystkie tutaj funkcyjne przyciski. Oczywiście jest też obsługa multimediów na tym górnym rzędzie pod przyciskami funkcyjnymi. No i cztery diody informujące nas o włączonym num locku, caps locku, tutaj scroll locku, no i też blokada przycisku Windows będzie nam się świeciła na tej diodzie. Może sobie teraz ściągnijmy kilka nakładek i zobaczmy sobie, jak wygląda kwestia demontażu tych przełączników. Zaczynamy więc od tych nakładek. Mamy tutaj przyrząd, ten czarny w kolorze. No i spróbujemy sobie teraz wyjąć kilka nakładek. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj wewnątrz te same przełączniki Outemu Braun, które Wam już pokazywałem w dodatkowym zestawie. No i teraz spróbujemy wyjąć sobie sam przełącznik. No i zobaczmy. W ten sposób możemy sobie wyjąć taki przełącznik. Może sobie tutaj wyjmiemy jeszcze jeden. Czyli mamy tutaj specjalne miejsce, ściskamy i po prostu wyjmujemy przełącznik z klawiatury. I teraz oczywiście wystarczy taki przełącznik, jeżeli by nam się gdzieś uszkodził, wymienić na jeden z tych zapasowych, które mamy w zestawie. Lub też jeżeli dokupicie sobie przełączniki w innym kolorze, to bardzo prosto jesteście w stanie je teraz sobie zamontować, czyli po prostu w odwrotnej kolejności teraz będziemy sobie tutaj mogli taki przełącznik zamontować. Czyli teraz po prostu wciskamy taki przełącznik tutaj w klawiaturę w odpowiednim miejscu i zobaczcie, klawiatura znowu jest w pełni sprawna. Teraz wystarczy tylko zamontować nakładki. Oczywiście nakładki wykonane technologią podwójnego wtrysku, więc tutaj nic Wam się nie będzie ścierało. One przez cały czas użytkowania będą w pełni czytelne. No i teraz może podłączmy tą klawiaturę, zobaczycie jej podświetlenie oraz też sprawdzimy sobie jej działanie w połączeniu z komputerem. Ok, klawiaturę mam już podłączoną do komputera. No i teraz zobaczcie sobie, jak wygląda podświetlenie w tej klawiaturze. To podświetlenie na białej klawiaturze naprawdę wygląda rewelacyjnie. Efekt jest zbliżony do klawiatur z podświetleniem typu pudding. I teraz jeżeli chodzi o zarządzanie tym podświetleniem, to oczywiście możemy regulować tutaj stopień podświetlenia. Czyli możemy tutaj sobie to zmniejszać. To jest 1, 2, 3... cztery jak gdyby stopnie, czyli podświetlenie wyłączone, następnie pierwszy stopień, drugi, trzeci i stopień czwarty, podświetlenie najmocniejsze. Teraz przejdźmy sobie do kolorów podświetlenia, efektów. Tutaj za pomocą przycisku funkcyjnego, przycisku DEL, możemy sobie to bardzo łatwo zmieniać. Tutaj mamy te kolory domyślne, natomiast oczywiście za pomocą aplikacji będziemy sobie też mogli tworzyć własne efekty podświetlenia, ponieważ w tej klawiaturze możemy podświetlić każdy klawisz na inny, dowolny kolor, więc możemy sobie tutaj naprawdę bardzo dużo kombinacji tworzyć. Następna rzecz to są efekty, czyli funkcyjny i insert. I zobaczcie kilka takich przykładowych efektów, jeżeli chodzi o to podświetlenie. Tak więc jak widać, możliwości bardzo duże, wizualnie też prezentuje się to świetnie. Więc wydaje mi się, że każdy tutaj dopasuje coś
do siebie. Te efekty, które są takie przechodzące, to też możemy sobie regulować tutaj ich prędkość, mogą być wolniej, szybciej. Wszystkie te tryby podświetlenia możemy bardzo łatwo sobie za pomocą tych właśnie przycisków na klawiaturze ustawić, nawet bez korzystania z tej aplikacji. Teraz jeżeli chodzi o szybkość działania i punkt aktywacji tej klawiatury, to tak jak producent podaje, mały nacisk około 55 gram. Nie musimy klawiszy wciskać do końca. Punkt aktywacji jest na wysokości tutaj około właśnie 1,8-2 mm, więc to jest też, myślę, jeżeli chodzi o gry, bardzo ważne. No i teraz jeżeli chodzi o możliwość przyciskania kilkunastu klawiszy jednocześnie, to jak widać nie ma z tym najmniejszych problemów. Jak widzicie, teraz mam ponad 50 klawiszy przyciśniętych jednocześnie i wszystko to bez problemu działa. Tak więc podsumowując, klawiatura jest bardzo dobrze wykonana, aluminiowa podstawa, gumowe nóżki, podwyższenia, podświetlenie RGB z efektem Prismo, bardzo dobre przełączniki Outemu Braun o żywotności 50 milionów kliknięć, przełączniki, które możemy sobie sami bardzo łatwo wymienić, w zestawie dwa zapasowe przełączniki w razie gdyby któryś nam przestał działać, nakładki wykonane metodą podwójnego wtrysku, czyli tutaj nie będą nam się zużywały. No i warto jeszcze na koniec wspomnieć o cenie tej klawiatury, która została wyceniona na 199 zł. Tak więc biorąc pod uwagę jakość wykonania tej klawiatury, zastosowane przełączniki oraz też jej działanie, to wydaje mi się, że w tej cenie na pewno jedna z ciekawszych klawiatur mechanicznych, jakie możecie obecnie spotkać na rynku. Ok, na koniec jeszcze obiecałem Wam pokazać działanie tej podkładki Boron 500XXL, tak więc teraz sobie podłączę do niej zasilanie, no i powiem Wam dwa słowa na temat jej działania. Ok, jak widzicie, podkładkę mam już podłączoną, zapaliło nam się tutaj podświetlenie LED na bokach tej podkładki, ono tutaj jest wszywane, zaraz Wam to jeszcze pokażę z bliska. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to warto wspomnieć jeszcze o wykonaniu samej podkładki. Jest ona wykonana z bardzo gęstego splotu materiału, o świetnych tutaj właściwościach, jeżeli chodzi o ślizganie się myszy po tej podkładce. Zobaczcie, ta mysz praktycznie pływa po podkładce. Tak więc jeżeli szukacie szybkiej podkładki pod mysz, która będzie działała płynnie, bez żadnych przycięć, skoków itd., to myślę, że tutaj Boron 500XXL sprawdzi się świetnie, tym bardziej, że jak widzieliście, to jest bardzo duża podkładka, na której możemy ustawić pełnowymiarową klawiaturę, taką jak Tor 303 i zobaczcie, nadal mamy bardzo dużo miejsca na operowanie myszą, tak więc to jest na pewno jej atut. Następnie to, co mi się podoba w tej podkładce, to to, że jest jednolita, nie mamy tutaj żadnych wzorów różnych tego typu rzeczy. Więc świetnie wkomponuje się w każde stanowisko gamingowe. I teraz zobaczmy sobie może z bliższa to podświetlenie, jak ono wygląda. Ja teraz będę zmieniał tryby, żebyście mogli sobie to dokładnie zobaczyć. I jak widzicie, kilka kolorów do wyboru. No i są też oczywiście efekty, gdzie te kolory będą nam się samoczynnie zmieniały na tej podkładce. Tutaj też kilka takich trybów możecie sobie wybrać, więc w zależności od tego, co będzie Wam najbardziej odpowiadało na Waszym stanowisku gamingowym, to z takiego trybu będziecie mogli tutaj sobie skorzystać. Ok, z mojej strony to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję urządzeń marki Genesis. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Ja się z Wami już żegnam i zapraszam do kolejnych materiałów, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!